Halo? Dobrze, czy nas słychać? Witamy serdecznie na naszym dzisiejszym webinarze. Bardzo Was prosimy o informację, czy nas widzicie i słyszycie. Super, już dostajemy tutaj informację, że widać i słychać. I oczywiście może nie do wszystkich dotarła ta informacja, ale musimy tutaj prowadzić pewne sprostowanie, ponieważ wszyscy, którzy nas nie znają i wszyscy, którzy nas znają, jeszcze raz, Stowarzyszenie Kobiet Żyjących w Polsce. Dzisiaj webinar miał poprowadzić Przemysław Lisowski, ale tak się przydarzyło, że prowadzimy go my, z czego bardzo się cieszymy i myślę, że dla Państwa też to będzie wartościowe spotkanie, także serdecznie zapraszam. Super, witamy serdecznie. Już tutaj widzę stałych bywalców, ale również pojawiają się nowe imiona i nazwiska. Także piszcie nam też w ogóle skąd się z nami łączycie. To też jest dla nas informacja, o też wiemy, dzięki temu też wiemy, do kogo docieramy. Oczywiście Gdynia standardowo. Ale Witamy da, serdecznie Lublin, Gdynię. Warszawa. My pozdrawiamy z szarego Krakowa, niestety, niestety. Dziś jest pochmurnie, praktycznie. Mogłabym powiedzieć, że z szarego jak teczka do przechowywania dokumentów bezklasowa. Dzisiaj właśnie, skoro już Kinga wyciągnęłaś tą teczkę, dziś podczas naszego webinaru, szanowni Państwo, pokażemy Wam, jak wykorzystywać te nasze rodzinne teczki, jak porządkować dokumentację rodzinną, jak o nią zadbać i przede wszystkim, czego nie robić, bo my często popełniamy bardzo wiele błędów. Wydaje nam się, że robimy dobrze, że zachowujemy i zabezpieczamy, ewentualnie opisujemy, a okazuje się potem, że w szerszym ujęciu i z takim myśleniem, żeby przekazywać te dokumenty z pokolenia na pokolenie, żeby one przetrwały jak najdłużej, to nie do końca jest, te nasze działania nie do końca są dobre. Teraz już lepiej mnie słychać? Mam nadzieję, że tak. Ale tak, nawiązując do tego, co Karolina powiedziała, O, w Warszawie piękna pogoda. tak, proszę bardzo. Nawiązując do tego, co Karolina powiedziała, zdecydowanie zajmiemy się czymś, co wydaje się no, nie najbardziej istotne w procesie odtwarzania tej rodzinnej historii. Ale jednak jak tego nie zrobimy, to ta rodzinna historia może być zachowana tylko na chwilę, więc warto tą rodzinę archiwum sobie w odpowiedni sposób zamienić. Jak czytam tutaj komentarze, to tym bardziej jest nam bardzo, bardzo miło, że mimo tego, że pogoda u Państwa jest piękna, znaleźli Państwo czas na to, żeby tą godzinę spędzić z nami i posłuchać troszeczkę o tym, co chcemy dzisiaj przekazać. Kinga, zaczynamy? Zaczynamy jak najbardziej. Tutaj piszecie Państwo z pogłosem, ale mam nadzieję, że Karna tutaj już włączy swój mikrofon i damy radę. Tak zrobimy. Ale musimy oczywiście, nie jestem do końca pewna, Kinga, czy już wszyscy uczestnicy dołączyli, więc nie chciałabym zaczynać. Może dajmy jeszcze spóźniarskim minutkę, bo Dobrze. dajmy jeszcze spóźniarskim minutkę. Czyli, a jak powiem głośniej, bo ja z zasady mówię bardzo cicho, to lepiej mi słychać. Ciekawe, ciekawe. Proszę Państwa, można też podgłośnić troszeczkę górę. Proszę bardzo, nawet Kanada dzisiaj z nami jest. Dobrze. Spróbujemy rozwiązać, spróbujemy zrobić tak, żeby jak Kinga przejmie, bo wiecie doskonale, że nie będziemy mówiły cały czas obie, więc w momencie, kiedy będzie Kinga, ona dostanie ten lepszy mikrofon i mam nadzieję, że wtedy już będzie ją słuchać bez żadnego pogłosu. Bo niektórzy z Dobrze. Państwa słyszą pogłos tego, co czytamy tutaj. Proszę Państwa, 18:05 wybiła, więc wydaje mi się, że możemy na spokojnie zacząć. Oczywiście tylko dla porządku, jeszcze tak jak bardzo trzeba uporządkować rodzinę archiwum, tak też uporządkujmy dzisiejsze spotkanie. Teraz mówię ja, powiem o dokumentach, Karolina powie o zdjęciach, podsumowujemy naszą całą wiedzę, następnie przejdziemy do pytań.
I uprzedzając pierwsze duże pytanie, tak, proszę Państwa, ten webinar też nagrywamy i bardzo serdecznie go z wielką chęcią udostępnimy na naszym kanale na YouTubie, żeby mogli Państwo wracać do tego i do tych wiadomości. Także nie ma potrzeby specjalnie sobie zbyt wiele notować. Proszę się skupić na najważniejszych zagadnieniach i na pewno jeszcze do tych treści będzie można wrócić. Tak, i oczywiście zgodnie z tradycją. Będzie czas na pytania na samym końcu, zawsze do 10-15, nawet czasem 15 minut, w zależności od tego, ile będzie pytań. Zostawiamy, więc na spokojnie mogą Państwo słuchać i potem po prostu gdzieś tam sobie zanotować uwagi, ewentualne pytania i na samym końcu po prostu je zadać. I postaramy się oczywiście odpowiedzieć na wszystkie, które się pojawią. Dokładnie. I teraz wydaje mi się, że już możemy w komentarzu zaczynać. Ja tutaj sobie przejdę do prezentacji, żeby zobaczyć, pokazać właściwie wszystkim Państwu jeszcze raz, dlaczego się dzisiaj tutaj spotykamy. Zatem żegnamy Karolinę. Cześć. Tak? Dobrze, już uciekam. Mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej mnie słuchać. Tutaj następuje wymiana mikrofonu. A właściwie dołożenie. Dobrze. Mam nadzieję, że teraz jest wszystko w porządku. Proszę Państwa, domowe archiwum. Tak jak powiedziałam, historia rodzinna i wszystkie informacje związane z naszą rodzinną historią to jest jeden aspekt jej zachowywania, natomiast drugim aspektem równie ważnym jest właśnie przechowywanie tej rodzinnej dokumentacji, tak? Przechowywanie tej rodzinnej informacji w taki sposób, żeby ona mogła być bardzo można było do niej wracać, tak? I żeby suma summarum te wszystkie fizyczne pamiątki, na które składa się rodzina archiwum, przetrwały dla potomnych. I dzisiaj się tym po prostu zajmiemy, bo bardzo często jednak goniąc za tutaj postępami techniki, nauki, skupiamy się na tych cyfrowych aspektach przechowania tej rodzinnej informacji, a teraz powiemy, co zrobić z tym, co zostało wytworzone, żeby to w należyty sposób zachować. I teraz tak, od razu mówię, że dzisiaj będzie dużo teorii, ale jest to teoria bardzo ważna. Tak jak powiedziałam, będzie można do tego wracać, natomiast chcemy tutaj w ramach tej teorii wytłumaczyć, wyłożyć te podstawowe nazewnictwo, którym posługujemy się na co dzień, tak? które jest używane w ramach tego, jak funkcjonują, jak pracują archiwa. Dlatego też będzie to dla Państwa na pewno przydatne w dalszej pracy nad rodzinną historią. I teraz przechodzimy sobie do pierwszej bardzo ważnej kwestii. Jest tutaj taki bardzo ładny trójkącik, który schodzi w sam dół, bo tak naprawdę ten trójkąt przedstawia to, w jaki sposób dokumentacja jest organizowana w ramach archiwum. Oczywiście my mówimy teraz o archiwum jako takiej jednostce instytucji, tak? Ale tak naprawdę to archiwum, które macie w domu, które będziecie tworzyć w domu, będzie to również archiwum, tylko takiej można powiedzieć archiwum w mikro skali. Natomiast to, co jest bardzo ważne i to, bo tak właśnie rozmawiałam dzisiaj z Karen, bardzo często mówimy, posługujemy się tym nazewnictwem, a być może nie zawsze mamy takie wrażenie, że wszyscy rozumieją zakres znaczeniowy tych słów. Dlatego tutaj taki bardzo krótki diagram, jak ta dokumentacja w archiwach jest organizowana. Zresztą ona w bardzo podobny sposób, tylko właśnie w tej mikroskali będzie organizowana w Państwa domach. Więc mamy archiwum jako budynek, jako instytucję, jako miejsce przechowywania dokumentów. W ramach archiwum jest zasób tego archiwum, czyli słowo zasób mówi nam o całości zbiorów, archiwaliów tak naprawdę, które to archiwum przechowuje. Tak? Czyli to nie jest tak, że w archiwum może być kilka zasobów, tylko każdy archiwum ma swój jeden zasób. Nie mylimy słowa zasób ze słowem zespół. Nie mylimy słowa zasób ze słowem zespół w ten sposób. I dlatego tu jest tak przedstawione. Najwyżej, największym, najbardziej szerokim znaczeniowym słowem jest archiwum, następnie zasób,
ten zasób jest przedstawiony i zawarty w ramach inwentarza. Inwentarz to jest po prostu spis wszystkich zespołów, czyli tych tematów, tych grup dokumentacji, które są w archiwum przechowywane. I właśnie inwentarz pokazuje, jakie zespoły są dokumentacji przechowywane w archiwum, natomiast w każdym zespole są jednostki dokumentów. I właśnie te jednostki zazwyczaj przechowywane są w tych tak zwanych teczkach, tak? Każdy zespół posiada ileś tam teczek dokumentacji, bądź pudełek dokumentacji itd., itd. Układany jest na półce archiwalnej, grzbiet przy grzbiecie i tak też się liczy metry bieżące dokumentacji przechowywanej w archiwum w ramach konkretnego zespołu. Ale ja wiem, że to jest bardzo teoretycznie, natomiast troszeczkę tego, jeżeli Państwo chętnie zapamiętają, to na pewno z korzyścią dla przyszłych poszukiwań. Czyli pod zespołem jest jednostka, która jest zazwyczaj właśnie dla teraz, dla przykładu i uproszczenia przechowana w teczce, natomiast każda karteczka, każdy dokument przechowywany w tej jednostce, czyli w teczce, ma swoją sygnaturę, tak? Czyli my tak naprawdę myślimy, mówiąc o organizacji archiwum, myślimy o tym, że ta sygnatura to będzie taki najmniejsza jednostka porządkowania tej dokumentacji, tak? Czyli warto to zapamiętać. Archiwum, jeden zasób, inwentarz opisuje zasób i zawiera w sobie opisy zespołów. Zespoły mają w sobie jednostki, a w ramach jednostek są odpowiednie sygnatury, poszczególne dokumenty zawarte, w nich zawarte. Tak, dla uproszczenia. Oczywiście archiwum w mikroskali to jest już troszeczkę inna opowieść i już się do tego zabieramy. A zatem rodzinne dokumenty. Proszę Państwa, więc po prawej stronie jest zdjęcie autentyczne ze zbiorów naszego stowarzyszenia, konkretnie archiwum rodzinnego koleżanki, która będzie zaraz opowiadać o zdjęciach, czyli Karolina Ślędzak. I to jest to, jak to archiwum przed porządkowaniem mogłoby wyglądać. Bardzo często jest tak, że nasi przodkowie, nasza rodzina, nasi krewni, osoby, które się interesują naszą rodzinną historią, wrzucają po prostu dokumentacje i materiały w jedno miejsce i tak naprawdę to nie ma ładu i składu i dlatego z czasem dla kogoś, kto nie ma pojęcia o charakterze tej dokumentacji, tak samo zdjęcia są nieopisane, te dokumenty mogą być bezwartościowe i one są wtedy na przykład wyrzucane, w ogóle pomijane, pomimo tego, że są ważną rodzinną pamiątką. I teraz tak, to co jest najważniejsze w ramach takiego wielkiego bałaganu, powiedzmy mniejszego bądź większego bałaganu ilości w ogóle dokumentów w archiwum rodzinnym, jest tak naprawdę układanie ich według jakiegoś klucza. I teraz tutaj takie bardzo ciekawe zdanie, znaczy ciekawe i ważne, oryginalny układ warto zachować, skupiając się jedynie na zabezpieczeniu opisania materiałów, jeżeli archiwum nie jest uporządkowane, rozpocznij pracę, tak? Bo może się zdarzyć, że gdzieś tam jeżeli chodzi o naszych przodków, był jakiś rodzinny archiwista, genealog i z jakimś pomysłem w ramach jakiegoś klucza tą dokumentację uporządkował, dlatego warto wtedy najpierw ją przestudiować, sprawdzić, co jest w niej zawarte i wtedy dopiero decydować o układzie tej dokumentacji w ramach takiej jednej jednostki aktowej. Czyli klucz, tak? Jeżeli chodzi o uporządkowanie naszego archiwum, posługujemy się według jakiegoś klucza. I teraz tak, tworzenie jednostek inwentarzowych, właśnie jednostek, tak? Czyli to, co jest w ramach naszego zespołu, w ramach naszego zasobu, czy w ramach naszego archiwum. W przypadku dokumentów jednostką może być jeden dokument, na przykład dyplom, albo grupa dokumentów, która jest logicznie i fizycznie złączona, na przykład teczka z aktami stanu cywilnego lub materiał dotyczące jednej osoby. No to właśnie jest pytanie, według jakiego klucza Państwo będą chcieli tą dokumentację porządkować, tak? Jak to może wyglądać? Może to wyglądać w ten sposób, tak? Czyli na przykład zakładamy sobie jedną teczkę, w której będą tylko i wyłącznie akty stanu cywilnego dotyczące całej rodziny bądź jednej osoby i tu znowu jakby słowo klucz to klucz, czyli według jakiego klucza sobie to porządkujemy, ale może być teczka opisana na przykład akty stanu cywilnego, gdzie taki rodzaj dokumentacji będzie przechowywany. Jak zorganizować archiwum? Są takie pewne wytyczne, jak organizować to rodzinne,
między innymi na przykład rodzinne archiwum, według których możemy całość tego, co w tym rodzinnym archiwum znajduje się, zorganizować. I teraz tak, można w ramach organizacji tej dokumentacji trzeba zwrócić uwagę tak naprawdę na kilka aspektów. Mianowicie na dokumenty, które nie pasują do innych, tak? Czyli wydaje nam się, że jednak zostało to poukładane w ramach jakiegoś logicznego ciągu, ale jednak niektóre dokumenty mogą teoretycznie mniej bądź bardziej nie pasować do reszty. Więc tutaj staramy się zapoznać się z tymi dokumentami, no i znaleźć swój język z innymi materiałami, które w archiwum się znajdują. Nierozpoznawane formularze lub odpisy aktów, które mogą być tak naprawdę tylko załącznikami do dokumentów, czyli tak jakby tworzyć jedną całość z jakimś konkretnym wydarzeniem, na przykład do aktu ślubu może być akt urodzenia załączony, odpis, prawda, bo taki musiał być dostarczany, tak zwane alegata, czyli dokumenty do aktu ślubu, tudzież inna dokumentacja. I na to jest warto zwrócić uwagę, jeżeli jest grupa dokumentów, która jest związana z jednym wydarzeniem. Dokumenty tekstowe zawierające materiały innego rodzaju, na przykład fotografie, emblematy, nie warto rozdzielać tych dokumentów, to zdecydowanie. Na przykład dokumenty, ja posiadam dokumenty, gdzie moja babcia, to z dokumentacji meldunkowej, aplikowała o książeczkę bodajże, książeczkę pracownika w instytucji, w której pracowała, i tam właśnie w ramach tej aplikacji jest też jej zdjęcie. Dlatego też mogę, nie oddzielam tego zdjęcia, nie wsadzam go do albumu z tego tytułu, że wiem, że jest duże prawdopodobieństwo, że to zdjęcie było zrobione wtedy, kiedy został wytworzony ten dokument, tak? Czyli wiem, że wtedy babcia tak właśnie wyglądała, tak? Czyli pozostawiamy tą, trzymamy się chronologii i tego, co w tych dokumentach jest zapisane, i może korespondować z tym, co z załącznikami do tych dokumentów, właśnie na przykład zdjęcia. Materiały, które są z względów konserwatorskich, rozdzielasz, opisując zaleteczkę, warto o tym wspomnieć. Bo zaraz będziemy mówić o tym, że tak naprawdę warto też przyjrzeć się takiemu stanowi fizycznemu tych dokumentów. I to dlaczego, to już sobie do tego będziemy, za chwileczkę jeszcze do tego szczegółowo przejdę, ale też na to warto zwrócić uwagę. Więc porządkowanie dokumentów zasadniczo składa się z trzech takich ważnych elementów, czyli ułożenia dokumentów w obrębie jednostki, w ramach tej ustalonej kolejności, i zawsze pamiętamy, że musi być to chronologicznie, tak? Czyli jeżeli trzymamy się tego pierwszego przykładu, na przykład teczki z aktami stanu cywilnego, wówczas, jeżeli one dotyczą grupy osób, czy jednej osoby, warto sobie to chronologicznie wydarzeniami ułożyć. Następnie, czyli jak mamy tą grupę dokumentów, czyli najpierw ją układamy, jakby też grupujemy w ramach tego klucza, który sobie na początku założymy, następnie wykolejujemy czynności z zakresu profilaktyki konserwatorskiej, o czym jeszcze powiem szczegółowo, i następnie przechodzimy do paginacji. Paginacja, czyli po prostu numerowanie stron ołówkiem w prawym górnym rogu w stosunku do układu treści. Następnie oczywiście te dokumenty powinny być zabezpieczone w teczkach, obwolutach, i to jeszcze będziemy o tym mówić, ale są następnie te trzy główne etapy organizowania rodzinnego archiwum. Mamy zorganizowane rodzinne archiwum, więc warto by było też je opisać, tak? W takim archiwum jako instytucji. Czyli nie w tym archiwum z kolei w makroszkali. Mówimy o inwentarzu, czyli opisie jednostek, które znajdują się w ramach konkretnego zespołu dokumentów. I wprowadzamy ten temat, który jest teoretycznie dosyć rozległy, ponieważ wspominam o tym wprowadzeniu przemysłu polisowskiego, który dzisiaj prowadził webinę. Oczywiście on serdecznie Państwa wszystkich pozdrawia. I my też go pozdrawiamy, tylko po prostu nie mógł, więc przejmujemy. Natomiast jest to dosyć szczegółowe. Warto wiedzieć, co opisuje, jak opisywana jest jednostka w inwentarzu, takim archiwalnym. Czyli tak naprawdę to jest tak, jakbyśmy chcieli zrobić sobie opis tego, co w danej teczce się znajduje, żeby nie musieć do niej zaglądać, tak?
żeby szukają taki dokument, że wiemy wtedy, że dany dokument znajduje się w tej teczce, a nie innej. Więc może to jest taki, szczególnie kiedy tej dokumentacji rodzinnej mamy faktycznie bardzo dużo, taki inwentarz się przydaje. No i tutaj musi być numer jednostki, czyli kiedy faktycznie tych jednostek w ramach zespołu jest dużo. Tytuł, oryginalny lub własny, zawartość, zwięzły opis ułatwiający zorientować się zawartości tematycznej takiej jednostki. Daty krańcowe, to jest faktycznie bardzo ważne, roczne, dzienne, w zależności od tego, jaki tutaj też znowu klucz przyjmiemy. Rozmiar, liczba stron i forum. Proszę zwrócić uwagę, że najpierw zajmujemy się takimi bardziej fizycznymi aspektami opisu jednostki, a potem bardziej związany z tymi, co w ramach tej jednostki się znajduje. Dzieje, źródło pozyskania informacji na temat osób przekazujących materiał do archiwum, to są już bardzo szczegółowe informacje, czyli od której cioci, które dokumenty podchodzą. Następnie język, którym sporządzono dokumenty i przynajmniej druga strona, charakterystyka fizyczna, postać dokumentów, wskazanie oryginału i miejsca przechowywania, kopie i miejsce przechowywania, informacje o dokonanych kopiach cyfrowych dotyczących tych dokumentów. To jest według głównych zasad, które tutaj przekazuje nam Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, dlatego przekazujemy, jak to powinno wyglądać, przynajmniej w ramach archiwum, ale zaraz będziemy od tego pomału odchodzić. Powiązanie z innymi materiałami. Jednostki w archiwum, które mają związek z dokumentami, legitymacje odznaczeniowe, a także materiałami zewnętrznymi, czyli znowu takie bardzo szczegółowe opisy jednostki. Jednakże to, co warto pamiętać, nie wszystkie elementy trzeba uwzględniać. Obowiązkowe są numer, tytuł, daty skrajnej każdej jednostki. Tak? Czyli coś, co tym domowym mikro archiwum jest, no, będzie po prostu przydatne. Więc na tym się skupiamy. Zresztą po prawej stronie widzą Państwo taki skrótowy inwentarz zasobu w Archiwum Państwowego w Nowym Sączu. I tutaj jest, proszę zwrócić uwagę, numer archiwum to jest po prostu numer kolejny archiwum jako Archiwum Państwowego, numer zespołu, nazwa zespołu, daty. Tak? I to jest podstawa, żeby zorientować się w tym, co posiadamy, tak można po prostu opisywać nasze jednostki, niekoniecznie zespoły. Jeżeli mają Państwo zespoły dokumentacji dotyczące swojej rodzinnej historii, serdecznie zazdrościmy. Więc tak to wygląda, tak? I jeszcze raz, numer, tytuł, daty skrajne, to jest taka podstawa przy opisywaniu tych jednostek, poszczególnych teczek. No i właśnie, ja a propos tej konserwacji, proszę Państwa, bo to nie, bo tak się wydaje, że to jest taka abstrakcja, że to jest tylko w archiwach, ale absolutnie nie. Często się też w naszej pracy z tym zderzamy, że bardzo często te dokumenty są zniszczone, że są na przykład uległe zalaniu, bądź widać, że one są jakoś biologicznie zmienione, tak? Czyli po prostu mamy do czynienia z jakąś pleśnią, grzybem. Bardzo ważne jest odseparowanie tych dokumentów zdrowych od zniszczonych. Dlaczego? Bo oczywiście najzwyczajniej w świecie ta pleśń przechodzi na inne dokumenty. Ja tutaj sobie zapisałam, że taki grzybek wyrasta powyżej 20 stopni Celsjusza i wilgotności powyżej 55%. Więc to nie są warunki, to są warunki właśnie, które sprzyjają, dlatego poniżej 20%, poniżej 20 stopni i poniżej wilgotności 55%. No, myślę, że jest to w warunkach domowych jak najbardziej do osiągnięcia. I teraz, jeżeli chodzi, zaczynamy od takiego ekstremum, jeżeli chodzi o konserwację, ale jeżeli mam do czynienia z drugim dokumentem, no to niestety to nie jest coś, co da się, to nie jest dokument, który da się naprawić, poddać konserwacji w warunkach domowych. To już w tym zajmują się specjaliści. Nie wchodzimy w ten temat, bo to jest bardzo mała grupa dokumentów, jeżeli by Państwo chcieli, to oczywiście też będziemy poddawać tutaj pomocy, służyć pomocą, jeżeli chodzi o wskazanie osób, które się zajmują taką bardzo szczegółową konserwacją takiego stanu dokumentów, a gdzie tutaj można ten dokument jeszcze gdzieś tam w treści nawet uratować odpowiednio tą dokumentację właśnie dezynfekując, konserwując też, tak? Ale to, co jest najbardziej ważne na tym etapie, jest po prostu zwrócenie uwagi, że takie zmiany w kolorze, że są nacieki, że są kropki czarne zazwyczaj, bądź nawet kolorowe się pojawiają,
takie wykwity na dokumentacji i wtedy, żeby tą chorą dokumentację od tej zdrowej oddzielić. No i cóż, kiedy mamy do czynienia z faktycznie taką dokumentacją ze strychu, to bardzo ważne jest też, żeby ją odkurzyć. I tutaj używamy tylko i wyłącznie chusteczek z mikrofibry i staramy się te dokumenty od środka na zewnątrz delikatnie przecierać, pocierać. To dużym prawdopodobieństwem, po prostu to jest sposób, w którym nie dojdzie do naruszenia tej struktury fizycznej papieru. To jest bardzo ważne, szczególnie, że dokumenty starsze z dużym stopniu kwasowości, one lubią się rozkładać, rozdrabniać i rozdzierać przy końcach, więc warto to robić od środka do zewnątrz, żeby jeszcze bardziej nie ulegały po prostu zniszczeniu. Tak? Co ważne i przy grzybach, i przy kurzu, bardzo ważne jest to, żeby mieć ze sobą rękawiczki. To są takie prawdziwe, archiwistyczne rękawiczki, które używamy do przeglądania dokumentów w archiwum. Teraz Państwo wszyscy pewnie mają rękawiczki najczęściej ze sobą, więc warto ich używać szczególnie przy organizacji tego domowego archiwum. No i oczywiście, jeżeli dokumentacja jest bardzo zmniejszona, to maseczka. To jest też bardzo ważne, to zwraca uwagę też Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. No i proszę Państwa, kolejna bardzo ważna rzecz. Widzimy to bardzo w wielu przypadkach. Absolutnie należy usunąć, kiedy porządkujemy to, chcemy faktycznie zorganizować w sposób należyty do archiwum, usuwamy wszystkie zszywki i spinki z dokumentów. Bo proszę zobaczyć po prawej stronie, do czego oczywiście to mijają lata, tak? Tylko że jeżeli dojdzie do zalania takiego dokumentu, który został, nie wiem, tworzony powiedzmy 2-3 lata temu, to ten proces rdzewienia jest naprawdę bardzo szybki i dokument, który posiadamy w tym rodzinnym archiwum, bądź też on są gdzieś porozkładane na półkach domu, to może w ten sposób, tak jak tutaj na zdjęciu powyżej, może dojść do takiego procesu zardzewienia tego metalu na papierze i wtedy po prostu ten dokument się niszczy. Warto tutaj może nie widać dokładnie, ale jak się Państwo przyjrzą, jeżeli chodzi o to zdjęcie tutaj pod tą spinkę, podłożono taki plastikowy, przeźroczysty materiał, jak po prostu okładka i pod to z kolei między tą okładką a spinką jest włożony ten nożyk i on po prostu delikatnie się podwadza i zdejmuje spinkę z dokumentu. Więc to jest taki najbardziej chyba bezpieczny sposób. Na pewno warto usunąć i ewentualnie niestety troszeczkę naruszyć dokument, niż wstawiać takie części metalowe w ramach dokumentacji, po prostu dokumentacja się niszczy. No i teraz takie bardzo ważne kwestie, czyli rezerwa alkaliczna. Więc to, co jest bardzo ważne, to tutaj po prawej mają Państwo dokument z lat 60., o ile się nie mylę, wytworzony w okresie PRL. To jest bardzo ciekawe, może Państwo słyszeli, że dokumenty z tego okresu są bardzo kwaśne, tak? Mają bardzo dużo domieszki takiej kwasowej. Dlatego też tutaj się śmiejemy jako archiwiści, że najprawdopodobniej te dokumenty pergaminowe z średniowiecza przetrwają dłużej niż te, które zostały wytworzone w trakcie funkcjonowania Polskiej Republiki Ludowej. Dlatego też, co jest bardzo ważne, jakby sama świadomość tego i potem w czym przechowujemy te dokumenty. Dlatego jest istotne, żeby te teczki, o których zaraz będziemy mówić, bezkwasowe, miały tą rezerwę alkaliczną. Rezerwa alkaliczna to też jest takie określenie klucz, mianowicie zawiera ona wówczas taki dodatek składnika zasadowego, który nie doprowadza celulozy, włókien celulozy zawartych w papierze do rozkładu, tak? Czyli do po prostu destrukcji dokumentów. I to jest bardzo ważne, tak? Czyli to środowisko zasadowe sprzyja
trwałości papieru, to cytuję środowisko kwaśne jak najbardziej, nie? I proszę sobie, naprawdę proszę mówić, że bardzo dużo wokół nas, nawet zwykłych kopert, mają, są jednak dosyć kwaśne i mogą sprzyjać niszczeniu się tych dokumentów, dlatego na to bardzo warto zwrócić uwagę. Kolejny temat wielki to są taśmy. Karolina będzie na pewno mówić trochę o taśmach przy okazji zdjęć i przyklejania zdjęć do albumów, natomiast absolutnie proszę zwrócić uwagę, co robią taśmy z dokumentem, tak? Jeżeli w ten sposób zamieszczamy, w ten sposób próbujemy sobie dokument osadzić na jakiejś karcie rodzinnej historii, niestety no tutaj bardzo dużej destrukcji ulega dokument w związku z działaniem nie tylko samej taśmy i jej struktury, ale też potem oś naświetlenia, wilgotności i temperatury, tak to może w ostatecznym rachunku wyglądać. Więc naprawdę jak zdecydowanie taśmą mówię nie w przypadku dokumentów. No i właśnie, dlatego rodzinne dokumenty, proszę Państwa, przechowujemy w deszce bezkwasowej. Ja taką teczkę tutaj mam. Wydaje się teczka jak teczka, nic specjalnego, ale jest to teczka, która mam tutaj, mam wszystko tutaj oznaczone, że jest to teczka bezkwasowa, pH, po, tu jest, pH jest powyżej 7,5 w skali tej kwaśności zasadowości, więc, więc zdecydowanie jest to teczka, w której po prostu te dokumenty przetrwają dłużej. I teraz absolutnie nie robimy tutaj żadnej promocji, natomiast jedyna firma na rynku, którą posługuje się Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i zresztą my także tak również więc jesteśmy w stanie po prostu ją polecić, która posiada właśnie takie teczki i zajmuje się konserwacją, to jest właśnie Beskid Plus. I tutaj chciałam Państwu zwrócić uwagę na te dokumenty, można przechowywać w teczkach, które są tutaj dostępne. Obwoluty są dostępne, poliestrowe, czyli takie przeźroczyste, tudzież papierowe i pudełka i teczki, więc można jak najbardziej tutaj się tą firmą posłużyć, ale oczywiście wydaje mi się, że no, muszą być jakieś inne na rynku, chociaż nie sprawdzałyśmy. Natomiast zdecydowanie podejrzewam, że no, jakość będzie tutaj taka sama, zresztą też ceny powinny być te same. Ja chciałam też Państwu dać wyobrażenie tego w ogóle, ile to kosztuje, tak? Czyli ja ile muszę włożyć, że chcę inwestować do mojej rodziny, żeby dodatkowo jeden zabezpieczyć. I teraz okazuje się, że na przykład teczka wiązana, jeżeli kupujemy od jednej do pięć, prawie 500 sztuk, to płacimy wtedy 1,96 zł za sztukę. Tak, jak najbardziej można kupować je detalicznie. Kiedy tutaj są różne wymiary tych teczek, wszystko możecie Państwo na tej stronie Beskidu znaleźć, cokolwiek, co tylko Państwu będzie dla Państwa, co będzie dla Państwa potrzebne. Tam można sobie taką wsparcie dla tego bezpiecznego dla dokumentów archiwum zorganizować. Tutaj z kolei jeszcze ceny na przykład obwolut, tak? To jest obwoluta hybrydowa RL Velo. Najnowsze technologie, no i tutaj ta z kolei kosztuje 4,61 za sztukę. No i pudło archiwizacyjne to też jest bardzo ciekawa, bardzo, bardzo fajna, wydaje mi się, sposób archiwizacji, przechowywania przede wszystkim dokumentów, bo jest tak, jednak to jest jedno duże pudło, gdzie nie dzielimy już tego archiwum na jednostki, tylko po prostu wsadzamy sobie do takiego jednego, na poszczególne teczki może w ten sposób i wsadzamy sobie te dokumenty do jednego pudła, który też w dużej mierze tutaj spełni swoją archiwalną rolę. No i tak, podsumowując, bo tutaj nie chcę bardzo mocno teoretyzować, bo wydaje mi się, że wszystkie treści te są bardzo ważne. Jak zabezpieczyć dokument? Więc przede wszystkim, proszę Państwa, chronimy przed stałym działaniem światła dziennego. Przechowujemy materiały w warunkach klimatycznych w stałej temperaturze wilgotności, przypominam, poniżej 20 stopni, poniżej 55% wilgotności. Stosujemy obwoluty i teczki zapewniające cyrkulację powietrza. No i właśnie, nie wiem, czy tutaj jest dalej, ale absolutnie nie wkładamy do segregatorów koszulki, w jakieś plastikowe opakowania,
prostu dokument nie oddycha, tak? I to też sprzyja niszczeniu się papieru, materiału, na którym dokument po prostu został sporządzony. Korzystamy z opakowań dostosowanych do rozmiaru dokumentów. Używamy opakowań z rewerwą organiczną, czyli właśnie tych bezkwasowych teczek, bezkwasowych pudełek, bezkwasowych obwodów. Usuwamy z dokumentów wszystkie elementy metalowe, trzewki i spinacze. Do odkurzania używamy tych ścierczeń z mikrofilmy, o której wspominamy. Zachowujemy ostrożność, czyli powinniśmy mieć te maseczki i te rękawiczki. No i stosujemy jednorazowe płatki. Tutaj właśnie są te rękawiczki. To jest takie szybkie podsumowanie tego, co jest bardzo ważne przy porządkowaniu domowego archiwum. Natomiast jak nie zabezpieczać dokumentów? No to szybciutko. Nie przechowuj dokumentów na starych filmicach. Jakby, ja wiem, że bardzo archiwum się z tym kojarzy i to jest takie, zawiera sobie element tajemnicy i tak to bardzo często przychodzi z przekazywaniem marczaskowi, ale nie, zdecydowanie przechowujemy tam, gdzie żyjemy, mieszkamy. I tak to powinno wyglądać. Należaj dokumentów na długotrwałe działanie promieniu UV, to też jest oczywiste. Nie używaj plastikowych koszulek i segregatorów. Nie składaj dokumentów, ponieważ w ten sposób możesz trwale uszkodzić strukturę papieru. Nie wykonuj samodzielnych napraw za pomocą taśm szlepnych. Nie stosuj metalowych spinacz szybek. Nie używaj gumki do ścierania. Też absolutnie, bo to może oczywiście zniszczyć znowu strukturę dokumentu. Nie spożywaj posiłków ani napojów podczas pracy z dokumentami. Też bardzo ważne. Czyli kawę przed wylądkowaniem rodzinnego archiwum. No i właściwie to ode mnie tyle. Ja wiem, że było dużo teorii, ale tak naprawdę, proszę Państwa, to jest istotne, tak? Bo my myślimy o tym, co jest dzisiaj tu i teraz, a tak naprawdę, jeżeli chcemy zachować te dokumenty i tą rodzinną historię w pełni razem z tymi pamiątkami, to warto było się zastanowić, czy chociażby nie wrzucić tych dokumentów po prostu w te pudełka bezkwasowe. Także nie. Przepraszam za chwilę zawahania. Jestem super Kinga tutaj starała się bardzo, bardzo zwięzły sposób przedstawić tak naprawdę bardzo, bardzo duże zagadnienie, którym jest przechowywanie i dbanie o nasze rodzinne dokumenty. Tylko tak, żeby dopowiedzieć jedną rzecz, bo nie mówiliśmy o rozmiarze i o tym, ile tych dokumentów powinno być w teczce i tak dalej. Staramy się zazwyczaj wielkość pudełka, wielkość teczki dostosowywać do wielkości dokumentów. Czyli jeżeli mamy zbiór dokumentów A4, to staramy się je trzymać razem i wtedy faktycznie bez problemu możemy je włożyć do teczki A4. Ale jeżeli mamy na przykład dokumenty, które są w mniejszym formacie, no to zastanówmy się nad tym, żeby faktycznie włożyć je na przykład do mniejszej teczki albo na przykład do koperty. Dlatego, że no wiadomo, że jak one się ruszają w ramach tej teczki, w ramach tej jednostki, który już doskonale wiecie, że to jest jednostka, to one po prostu też mogą ulegać uszkodzeniu, jak je przekładamy, przenosimy, więc też pamiętajmy o tym, w jaki sposób je przechowujemy, czy one sobie stoją pionowo, czy one leżą poziomo, bo to wszystko ma wpływ na to, jakim stanie, że tak powiem, przekażemy je kolejnym pokoleniom, a chodzi nam o to, żeby te dokumenty przetrwały jak najdłużej. Super. Teraz, no i oczywiście, nie możemy ominąć tematu zdjęć, które stanowią bardzo, bardzo dużą grupę, materiałów, źródeł archiwalnych, które posiadamy w naszym domowym archiwum. W większości przypadków, w większości rodzin to przede wszystkim zdjęcia są tą przeważającą grupą, z przeważającą ilością materiałów, które zazwyczaj przechowujemy. I od razu i mamy je, przechowujemy do zdjęcia, mamy je u siebie w domu przechowujemy je w różny sposób, w różnej formie. I na przykład tutaj macie takie piękne pudełeczko, w którym są zdjęcia. To są zdjęcia, które ja dostałam od mojej, po śmierci mojej babci, po prostu dostałam w spadku teczkę dokumentów i takie pudełeczko ze zdjęciami. Często trzymamy zdjęcia w różnych rodzajach, pudełkach po butach i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tego się nie robi. Dlaczego? Jak widać nawet na tym zdjęciu, po prostu te zdjęcia są
Dziękuję, zrobię też podobieństwo rodzinne. Te zdjęcia są wygięte, one się wyginają, one już nie są płaskie, one zaczynają przybierać, one sobie po prostu taki łódeczkowaty kształt przybierają. No i niestety to już jest w jakiś sposób degradacja tych zdjęć, więc nie trzymamy w taki sposób zdjęć, w żadnych pudełeczkach, w żadnych większych takich, nie wiem, reklamówkach i tak dalej, nie ma czegoś takiego, po prostu te zdjęcia przez to się niszczą. Oczywiście druga forma, którą zazwyczaj mamy w domu, no to są takie piękne albumy, my tutaj mamy, zareklamuję nawet, poszukujemy właścicieli tego albumu. Nie wiem, czy wam pokażę dobrze, żebyście widzieli. Poszukujemy w ogóle właścicieli tego albumu. Możecie zajrzeć na naszego Facebooka i obejrzeć sobie zdjęcia. Być może to ktoś, może ktoś z was jest właścicielem tego albumu i tych cudownych zdjęć. Więc czasem po prostu dostajemy w spadku taki piękny, stary album ze zdjęciami. I teraz, no i teraz pytanie w ogóle, co zrobić, w jaki sposób powinniśmy takie zdjęcia zachowywać, czy je dotykać, czy je ruszać. No przede wszystkim najważniejszą rzeczą, o której musimy pamiętać, to po prostu nie zaszkodzić. Nie możemy szkodzić tym zdjęciom, więc jeżeli one są już, tak, albo marzenie, nie możemy po prostu, jeżeli one są już w takim albumie, często są też w tym albumie przyklejone, to po prostu ich już nie przenosimy, ponieważ nasza ingerencja często może być zdecydowanie jeszcze bardziej niekorzystna dla nich niż te warunki, w których są. Staramy się je zabezpieczyć w sposób taki, jaki możemy, ale nie ingerujemy przede wszystkim w ich strukturę. Czyli jeżeli mamy takie pudełko, no to wtedy trzeba te dokumenty posegregować i teraz wam postaram się opowiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Musi być troszeczkę teorii. Jeśli chodzi w ogóle o nadawanie, to tak samo jest jak z dokumentami, ze zdjęciami. Musimy przyjąć klucz. Klucz, dziś to jest słowo nasze, to jest nasze słowo klucz. Jeżeli mamy dokumenty, na przykład jeżeli dostajemy album w spadku po babci, to ten album ma już swój własny układ, prawda? Więc staramy się go zachować, nie zaburzamy go, nie wyciągamy zdjęć. One często są już podpisane, w jakiś sposób ponumerowane, w jakiś sposób posegregowane przez naszych przodków, więc zazwyczaj zachowujemy ten układ. Jeżeli to są luźne zdjęcia, no to wtedy musimy się zastanowić, według jakiego klucza takie zdjęcia i takie fotografie porządkować. No i teraz pytanie, czy to będzie na przykład w zależności od rodziny, w zależności od osoby, której dotyczą. Być może są to różnego rodzaju wydarzenia rodzinne, które są przedstawione na tej fotografii, więc wszystko zależy od ilości i od tego, jaki przyjmiemy klucz porządkowania. No i oczywiście często, nie tylko mamy zdjęcia, my często mamy również i negatywy, różnego rodzaju odbitki, czy na szkle, czy na kliszy, prawda, więc to wszystko jest dla nas, to są tak naprawdę rzeczy, które musimy zabezpieczyć, więc i każde z nich powinno być zabezpieczone w zależności od tego, z czego zostały wytworzone. Więc całkowicie inaczej będziemy zabezpieczać negatywy, całkowicie inaczej będziemy zabezpieczać negatywy, odbitki i wszelkiego rodzaju klisze, na których mamy nasze rodzinne zdjęcia. My się dzisiaj przede wszystkim skupiamy na fotografiach, które mamy w naszym domowym archiwum, a wszystkie te negatywy i różnego rodzaju, to są tak naprawdę fotokopie, czyli to jest sposób, dzięki któremu możemy powielać nasze rodzinne zdjęcia. I teraz tak. Przechodząc do, no to jest właśnie tutaj możemy mieć, dokładnie to zdjęcie ilustruje to, co chciałam powiedzieć, czyli mamy różnego rodzaju klisze, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. I dla każdej tej grupy jest specjalistyczny sposób na przechowywanie. Pamiętamy o tym, że w ogóle zdjęcia są dokumentami wielowarstwowymi i tak naprawdę składają się tak z takich dwóch podstawowych części, czyli z tej emulsji fotograficznej, czyli tego obrazu, który mamy, oraz z tego podłoża, podkładu. I w zależności od tego, czym jest to podłoże, to oczywiście to też ma zdecydowany wpływ na to, w jaki sposób nasze zdjęcia powinniśmy przechowywać. Co jest najważniejsze, to tak samo w przypadku dokumentów, jak i w przypadku zdjęć. Największym wrogiem zdjęć, największym wrogiem fotografii jest światło.
Ono po prostu powoduje reakcję chemiczną właśnie tej emulsji, która niestety traci swoje właściwości wyjściowe, te właściwości fizyczne, które ma w momencie zrobienia, wytworzenia zdjęcia. Oczywiście bardzo duży wpływ ma również temperatura i wilgotność, więc bardzo ważne jest to, żeby zabezpieczyć je przed środowiskiem, ale również zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju urazami mechanicznymi. My bardzo mamy taki zwyczaj, jak oglądamy zdjęcia, dotykamy je naszymi palcami, to już jest niestety ingerencja mechaniczna, ingerencja w strukturę tego zdjęcia, bo oprócz tego, że zostawiamy po prostu na przykład odciski naszego palca, to z drugiej strony powstają pewnego rodzaju zadrapania, dodatkowo zostają tam bakterie i one też się namnażają, powstają pleśnie, więc one też mają bardzo duży wpływ na to, jak to zdjęcie potem jest, jak długo jest tak naprawdę w naszym domowym archiwum. Jak najlepiej w ogóle zachowywać zdjęcia? No najlepszą formą takich zdjęć, z których korzystamy, do których wracamy, które pokazujemy, które mamy gdzieś tam w naszym domowym archiwum, są po prostu wszelkiego rodzaju albumy. Albumy, ale nie albumy takie, które są plastikowe, z folią powleczoną, bo to wszystko przede wszystkim blokuje powietrze, z drugiej strony przykleja się również, czy zmienia strukturę zdjęcia i to po prostu tylko i wyłącznie nam te zdjęcia niszczy, zwłaszcza te zdjęcia najstarsze, na których nam najbardziej zależy, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób odtworzyć. Najlepiej oczywiście zdjęcia trzymać w albumie, płasko, żeby były delikatnie, równo rozłożone, żeby się nie wyginały w żaden sposób. Tutaj macie na jednym z obrazków właśnie taki fajny, to jest akurat stary album, ale nie ma problemu z kupieniem takiego albumu, bo nawet tworząc tą prezentację dzisiaj, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, widziałam nie jeden album właśnie taki spełniający te normy. Są też piękne, oprawione, drewniane, oprawione w skórę, więc naprawdę w zależności od tego, od waszej fantazji, od tego, jakie chcecie, możecie sobie wykorzystać. Co jest ważne? No ważne jest przede wszystkim to, żeby zdjęcia były, żeby one miały takie właśnie wkładeczki, żeby można było rogi zdjęcia, żeby ich nie przyklejać, żeby te rogi zdjęcia wchodziły nam ładnie, w zależności od tego, jaki jest rozmiar zdjęcia, żeby on był dopasowany, żebyśmy nie musieli wciskać, nie zniszczyli naszego zdjęcia. Po drugie, fajnie byłoby, gdyby miały między sobą taki, nawet nie pergamin, to jest taki separator, który oddziela kartę od karty. No i najfajniej by było, gdyby ten separator był bawełniany. I potem wrócimy do tego, bo bawełna, taki papier bawełniany jest bardzo pozytywny właśnie dla zdjęć, dla sposobu przechowywania zdjęć. Dzięki niemu ma on tak naprawdę właściwości, które sprzyjają temu, że te zdjęcia się tak szybko nie rozpadają, że te wszystkie substancje, które są w emulsji zdjęcia, nie psują nam, po prostu naszego zdjęcia, jego struktury. Więc zwracajmy uwagę, jeżeli faktycznie mamy zdjęcia, chcemy je uporządkować, zróbmy to po prostu w takim albumie. Ewentualnie oczywiście możemy to zrobić również na przykład dzięki takim obwolutom, które tutaj jest, obwoluta właśnie z papieru bawełnianego i tutaj papier bawełniany będzie kluczem, jak teczka bezkwasowa przy dokumentach, tutaj papier bawełniany, taki, który spełnia wymogi, po prostu nawet można zawinąć, tak jak tutaj na tym zdjęciu, zawinąć nasze zdjęcie, dostosować wielkość obwoluty do wielkości naszego zdjęcia, żeby ono się nie ruszało, nie jeździło. Możemy sobie spakować kilkanaście, kilkadziesiąt takich zdjęć w oddzielne obwoluty, a potem po prostu włożyć je razem do teczki czy do pudełeczka, które będzie odpowiadało ich wielkości. Czyli zwracamy uwagę na to, żeby faktycznie był to papier bawełniany, a z drugiej strony, żeby był dostosowany do wielkości zdjęcia. Dzięki temu zabezpieczymy je na dłużej i będziemy mogli wykorzystywać. I w ogóle dlaczego powinniśmy to robić? No oczywiście, bo mamy
tysiące przykładów tego, jak nie powinno się przechowywać starych zdjęć i jakie z tego potem wynikają problemy. To samo co w dokumentach. Nie dajemy taśm żadnych klejących. Unikamy wszelkiego rodzaju metalowych części, które się pojawiają przy dokumentach, ponieważ one dokładnie w taki sam sposób, jak niszczą dokumenty, dokładnie w taki sam sposób będą nam niszczyły strukturę zdjęcia. Tutaj Wam akurat pokazuję proces, taki efekt lustrzenia. Widać na tym zdjęciu z prawej strony. Ono za chwilę zniknie, więc jak skończy się dzisiejszy webinar, otwórzcie swoje rodzinne albumy i sprawdźcie, czy któreś ze zdjęć, które macie u siebie, nie ma przypadkiem już oznak takiego właśnie lustrzenia się, ponieważ to już jest nieodwracalne. To jest proces, który za chwilę spowoduje, że to zdjęcie nam zniknie, więc musimy je jak najszybciej zdigitalizować i zabezpieczyć, żeby po prostu, jeżeli ono już nam nie przetrwa, to żeby przynajmniej mieć tą kopię cyfrową, z której będziemy mogli w przyszłości skorzystać. Czego jeszcze nie robimy? Nie wyrywamy zdjęć z albumów. To akurat jest takie zdjęcie, które ja już dostałam w spadku. To jest to, co ja dostałam w tym moim rodzinnym pudełku ze zdjęciami i to jest po prostu zdjęcie, które zostało, najpierw było przyklejone do albumu, a potem zostało oderwane i jeszcze ktoś próbując odczytać opis tego zdjęcia z tyłu, po prostu dodatkowo je zniszczył. Więc po pierwsze, nie przyklejamy zdjęć, nie używamy żadnych klejów, żadnych taśm. Po drugie, jeżeli one już są przyklejone, to ich nie odklejamy, bo tylko i wyłącznie jeszcze bardziej im zaszkodzimy. Nie jesteśmy specjalistami, nie możemy niestety w żaden sposób, jeżeli nie mamy takich umiejętności, nie mamy specjalnego sprzętu, na pewno nie pomożemy sobie i jest duże prawdopodobieństwo, że dodatkowo zniszczymy rodzinną pamiątkę, więc tego po prostu nie robimy. I teraz tak, co jest też ważne, no oczywiście porządkując dokument, czyli z jednej strony mamy z tyłu głowy całą tą wiedzę dotyczącą tego, że staramy się po prostu nie szkodzić naszym zdjęciom i zabezpieczyć je, żeby przetrwały jak najdłużej. Z drugiej strony, no oczywiście idąc tym tropem, który przedstawiła nam Kinga, czyli musimy je w jakiś sposób opisać, w jakiś sposób scharakteryzować, żeby oczywiście móc je uporządkować w ramach naszego domowego archiwum, czyli w ramach jednostki. Na przykład taki mój album rodzinny, który mamy tutaj, on może stanowić jedną jednostkę i potem każde zdjęcie, które się znajduje w tym albumie, będzie miało swoją numerację. Tak jak wspomniała Kinga, że paginujemy sobie zdjęcia, paginujemy sobie dokumenty, dokładnie w taki sam sposób paginujemy zdjęcia, czyli numerujemy je sobie. Możemy po prostu w albumie postawić krzyżyk, możemy sobie zrobić dodatkową karteczkę, którą włożymy do tej obwoluty razem, do tej obwoluty czy do tej koperty razem z naszym zdjęciem, gdzie będzie dokładny opis tego, skąd mamy to zdjęcie, kiedy zostało wykonane, bo oczywiście opisać je musimy bardzo, bardzo szczegółowo i my tutaj na każdych naszych warsztatach wspominamy i mówimy o tym, co trzeba zrobić i w jaki sposób powinno się te zdjęcia opisywać, bo tutaj mam przykład takiego zdjęcia, które znalazłam w moim domowym archiwum i nie mam zielonego pojęcia, kto tam jest. Nie ma już nikogo, kto mi może pomóc odpowiedzieć na to pytanie, prawda? Mam dokładną datę, bo jak opisujemy zdjęcia? No bo przede wszystkim ważna jest data powstania zdjęcia, data wydarzenia, które miało miejsce, czasem to jest wesele, ślub, oczywiście różnego rodzaju okazje, imiona, nazwiska osób, czasem znamy osobę, która zrobiła zdjęcie, to staramy się również w tym opisie zawrzeć informację, kto wykonał tą fotografię, no i oczywiście najważniejsze dla nas i też w naszych poszukiwaniach genealogicznych, kto na tym zdjęciu jest. No a tak naprawdę tutaj mam bardzo bogaty, piękny opis, ale nie mam zielonego pojęcia, kto na tym zdjęciu jest, więc starajmy się na przyszłość opisywać nasze zdjęcia jak najbardziej szczegółowo, data, miejsce, osoby występujące. Jeżeli nie znamy dokładnej daty, to próbujemy określić, prawda? A, bo to babcia była wtedy młoda, to było jeszcze przed jej ślubem, czyli prawdopodobnie między 1935 a 1950, prawda? Więc nawet takie daty skrajne też będą pomocne. Może w przyszłości pojawią się nowe zdjęcia, dzięki którym albo jakieś nowe informacje, albo ktoś z rodziny obejrzy Wasz uporządkowany album i przypomni sobie na przykład, kiedy dokładnie takie wydarzenie miało miejsce i będziecie mogli uzupełnić swój inwentarz, uzupełnić taki opis zdjęcia.
No, jak dostajemy wiadomość, że razem spędzonych mile chwil w Wałbrzychu ofiarują swoje zdjęcie synowie i synową, niestety nic to nam nie powie. Więc opisujcie swoje zdjęcia dokładnie. No i oczywiście czasem jest też tak, że zdjęcia są nieopisane, nie mamy zielonego pojęcia, kto na nich jest, ale wiemy, że to jest nasze rodzinne archiwum. I ja również mam cały pakiet takich zdjęć. Co wtedy robimy? Staramy się odnaleźć konkretne osoby, które nam się na przykład powtarzają na zdjęciach i według tego klucza sobie posegregować zdjęcia. Ja mam na przykład tutaj takiego Brunona. Jedno jego zdjęcie zostało podpisane. I wytypowałam sobie, jak widzicie tutaj, tak samo mamy ten efekt lustrzenia się na zdjęciach. Mam nieopisane zdjęcia, ale już wiem przynajmniej, że na zdjęciach jest Brunon, więc mogę, kuzyn mojej babci, więc mogę na spokojnie przynajmniej spróbować opisać na podstawie opisów innych zdjęć, kto na tym, gdzie, kiedy, albo kto na tym zdjęciu, przynajmniej jedna osoba, która się na tym zdjęciu znajduje. Więc staramy się, przede wszystkim, jeżeli już nie mamy informacji, to staramy się po prostu sprawdzić całe archiwum, przejrzeć dokumentację, zidentyfikować miejsca. Myślę, że to jest temat na kolejny webinar, w ogóle w jaki sposób możemy identyfikować miejsca, w których zostało zrobione dane zdjęcie. No i oczywiście trzymamy się również prawa serii. Dawniej oczywiście, jak robiono fotografie, zwłaszcza te najstarsze, no to one były, wiadomo, były swego rodzaju wydarzeniem i też często te zdjęcia wykonywało się kilka zdjęć albo kilka ujęć z tego samego miejsca. W tym przypadku mamy właśnie, i tutaj się akurat bardzo ładnie wpisuje prawo serii. Często nawet jak mieliśmy już nawet w latach 80., 90., kupowało się klisze, prawda, robiło się zdjęcia i zazwyczaj te zdjęcia były zrobione w krótkim odstępie czasu między sobą, więc zazwyczaj zdjęcia pochodzące z jednej kliszy to były zdjęcia dotyczące jednego wydarzenia, ewentualnie kilku wydarzeń, które były blisko siebie, więc dzięki temu możemy na przykład łatwo określić czas. W tym przypadku tutaj macie dwa zdjęcia zrobione w tym samym czasie. Oni to są osoby, to są akurat ta mała dziewczynka, to jest moja prababcia, czyli jej brat i rodzice, czyli moi pradziadkowie. I mamy tak naprawdę dwa różne zdjęcia zrobione w tym samym czasie. Mamy te same stroje, to samo miejsce, po prostu tylko inne ujęcie, inny format zdjęcia. Więc szukajcie w waszych rodzinnych zdjęciach, na przykład często kluczem jest, że ciocia ma tą samą bluzkę, albo że właśnie ludzie są tak samo ubrani, albo zdjęcia są zrobione w tym samym miejscu, w tym samym pomieszczeniu, zwłaszcza jeżeli to są pomieszczenia, a nie jakieś przestrzenie, gdzie możemy ewentualnie rozpoznać budynki i tak dalej, i tak dalej. Więc zwracajcie uwagę na takie rzeczy. Super. No i w jaki sposób w ogóle możemy zabezpieczyć zdjęcia? No z jednej strony to, co powiedziałam wcześniej, teczki, przede wszystkim ten papier bawełniany, ale najlepszym sposobem zabezpieczenia zdjęcia to jest jego zeskanowanie. Zdjęcia nie są doskonałe, one kiedyś znikną, a to ta wersja cyfrowa daje nam możliwość z jednej strony korzystania częstego ze zdjęcia, przybliżania, oddalania sobie różnego rodzaju szczegółów. Więc mówię, że zabezpieczajmy, bo dzięki temu będziemy mieć te informacje, będziemy mogli je przenosić, powielać, rozsyłać, ale również faktycznie na przykład sobie wydrukować. Bardzo często mamy tak, że te nasze stare, piękne zdjęcia rodzinne gdzieś tam wiszą na ścianie albo mamy je w ramkach i tak dalej, i tak dalej. Nie róbcie tego. Jak macie stare, rodzinne zdjęcie, to zapakujcie je, zabezpieczcie, wykonajcie jego kopię cyfrową i możecie sobie w każdym możliwym formacie je wydrukować i się nim chwalić i pokazywać je czy w waszym salonie, czy dawać jako rodzinną pamiątkę innym członkom rodziny. Oryginał zabezpieczajcie i chowajcie. To też jest fajnie, tutaj widzicie na tym zdjęciu poniżej, to też jest bardzo dobry sposób na opisywanie zdjęcia. Czyli już nie mamy jakiejś tam karteczki, którą wkładamy do koperty czy do albumu, tylko mamy po prostu to samo zdjęcie, które możemy sobie elektronicznie opisać, stworzyć sobie taką chmurkę z opisem, nawet wydrukować i dołączyć do tego zdjęcia oryginalnego, żeby było jako mapa do oryginalnego zdjęcia.
w jaki sposób powinniśmy digitalizować zdjęcia. No bo oczywiście są jakieś reguły, są i przyjęło się tak, że zazwyczaj zdjęcia, zazwyczaj skany digitalizujemy za pośrednictwem skanera płaskiego, ewentualnie oczywiście może to być również dobrej jakości aparat cyfrowy. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, to musi być taki sprzęt, który pozwoli nam uniknąć utraty tej jakości. Czyli im lepszej jakości zeskanujemy sobie takie zdjęcie albo sfotografujemy, tym dzięki temu będziemy mogli je w lepszy sposób z niego korzystać, bo sobie będziemy mogli przybliżać, oddalać, drukować go w większych formatach i zabezpieczać na przyszłość. Czyli tak, bez strat, zazwyczaj zapisujemy do formatu TIFF. Jeżeli robimy skan, żeby on miał przynajmniej około 600 dpi, więc to są takie wymiary, żeby miał wymiar przynajmniej 18 cm na 24 cm. To jest taka podstawa, której się powinniśmy trzymać. Oczywiście tutaj, jeżeli nawet jeżeli robimy odbitki czarno-białe, no to staramy się skanować te dokumenty w odcieniach szarości. Oczywiście, jeżeli skanujemy zdjęcie, to zawsze robimy awers i rewers, obydwie strony, ponieważ z tyłu oczywiście mogą być istotne informacje, które będą nam potrzebne w dalszej naszej pracy. Ja mówię, no jeżeli tutaj, jeśli chodzi o same formaty, to może być JPEG, to może być również, to czasem też, jeżeli robimy zdjęcia cyfrowe, to jest rozszerzenie RAW. Po prostu dbajmy o to, żeby te nasze pliki, które powstają, żeby one były też w odpowiedni sposób opisane. I to, co powiedziała Kinga na początku. Jeżeli sobie zrobimy inwentarz naszego całego archiwum, spiszemy wszystkie jednostki, wszystkie dokumenty w naszym archiwum i zrobimy tak dokładnie tak samo ze zdjęciami, to jak zeskanujemy sobie i dokumenty, bo dokumenty oczywiście też polecamy skanować i zabezpieczać w ten sposób, i zeskanujemy sobie zdjęcia, to starajmy się je opisywać właśnie zgodnie z tym, jak uporządkowaliśmy nasze archiwum. I po prostu mamy już od razu klucz do tego opisu. Możemy sobie oczywiście te opisy rozszerzać, możemy sobie dodawać szczegóły do tego. Nie wiem, Kinga ma super zdjęcie swojej babci na wielbłądzie, więc pewnie jak będzie opisywała zdjęcie, zdigitalizowane zdjęcie swojej babci, na pewno napisze sobie, że to jest zdjęcie, seria, wakacje w Chorwacji, zdjęcie babci na wielbłądzie. I wtedy będzie wiedziała doskonale, o które zdjęcie chodzi. Więc starajcie się opisywać te zdjęcia w taki sposób, żeby niezależnie od tego, czy wykorzystacie z tego domowego archiwum, czy ktoś inny z niego korzysta, żeby wiedział, dokładnie o które zdjęcie chodzi. Czyli mamy układ fizyczny zdjęcia i mamy taki sam odzwierciedlony układ w wersji cyfrowej, zdigitalizowanej naszego archiwum. No i teraz tak, podsumowując tak naprawdę to w dosyć szybki sposób się postaram, jak zabezpieczać fotografię. Pamiętajcie, o rękawiczkach ochronnych jak najmniej dotykamy nasze zdjęcia. Uważajcie, żeby nie uszkodzić tej emulsji fotograficznej, bo każde mikrouszkodzenie ma wpływ na to, że on potem się, ten efekt lustra się nam robi. Jeżeli to jest klej, no to nam się za chwilkę tutaj też ten klej wchodzi po prostu w strukturę tego papieru i tej emulsji, z której zrobione jest zdjęcie. W przypadku zdjęć nie czyścimy ich tak jak dokumentów, nie staramy się praktycznie w ogóle nie ingerować, nie usuwać żadnych nieczystości, nie usuwać jakichś, chyba że to jest coś faktycznie takiego, co miałoby wpływ na to, że to zdjęcie tak naprawdę zostanie zniszczone za chwilę, że jest zalane albo jakieś, to staramy się oczywiście w delikatny sposób usunąć wodę czy usunąć to wszystko, co na tym zdjęciu jest, ale naprawdę w najmniej inwazyjny sposób. Chronimy oczywiście fotografie i negatywy przed słońcem, bo to jest największy wróg naszych zdjęć, poza oczywiście naszą ingerencją. I przechowujemy oczywiście materiały zdjęcia w odpowiednich warunkach, nie na strychu, nie w piwnicy, nie wiem co jest gorsze, czy bardzo suche powietrze, czy bardzo wilgotne, chyba to wilgotniejsze jest gorsze, ale po prostu staramy się je przechowywać w domu. W pozycji leżącej to jest najbardziej odpowiednia, no i staramy się również zabezpieczać tym papierem właśnie z czystej bawełny,
który posiada ten posiada atest PAT. I to jest ten właśnie, a dzięki temu wiemy, że na pewno nie szkodzimy naszym zdjęciom, że zachowujemy je w odpowiedni sposób. No i oczywiście, skoro jest jak robić, jak zabezpieczać, to teraz podsumujemy sobie, czego nie robić ze zdjęciami. Nie rozprostowuj zdjęć, jeżeli one są zwinięte w jakikolwiek sposób, zwłaszcza negatywów. Nie prostujemy, nie robimy z nimi nic. Jeśli chodzi o... O ten sposób trzymania, o którym już wspomniałam, nie w piwnicy, nie na strychu, w dogodnych, w odpowiednich warunkach, żeby było sucho, bezpiecznie, bez dostępu światła. No i mówię, że tutaj tak samo, pamiętajcie o tych wszystkich albumach takich, gdzie są różnego rodzaju plastikowe elementy, folie plastikowe, po prostu nie robimy tego, bo to po prostu też wpływa negatywnie.